Kanał Do Diabła z Grami wspierany jest przez sklep Electronic Dreams. Bogata oferta sklepu Electronic Dreams zaspokoi gusta nawet najbardziej wymagających fanów gier wideo. Poza samymi tytułami na konsole Sony, Microsoftu oraz Nintendo znajdziecie tutaj całą masę gadżetów, akcesorii, a także innych dobroci. Pamiętajcie, że na hasło Do Diabła z Grami macie dobrą zniżkę. Polecam. www.electronicdreams.pl. Wróciłem, baby! Witam was mega serdecznie na moim kanale, to jest kanał Do Diabła z Grami, ja nazywam się Pan Diabeł i na samym początku chciałem wam bardzo podziękować za wszystkie słowa otuchy w momencie, w którym na kanale była awaria. No ale awarii już nie ma, wróciłem ze zdwojoną, strojoną, z pięciokrotnioną mocą, moi drodzy. Dobrze, w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o grze Lost Sphere, którą się jaram mocno, ale na samym początku, zanim zaczniemy, no to odrobina, taka mała lekcja historii. Słuchajcie, Squaresoft jest znany graczom tak naprawdę od ponad 20 lat, grubo, Boże, więcej, ponad 30 lat, Jezus Maria, jak jestem stary. Final Fantasy, Chrono Cross, Chrono Trigger, tak naprawdę bardzo długo by wymieniać wszystkie zasługi tej firmy dla gatunku JRPG. No i słuchajcie, no i generalnie rzecz biorąc, Squaresoft postanowił, Square Enix, dla mnie zawsze to będzie Squaresoft, nie? Postanowił wydać, w sensie stworzyć taki pododdział swojej firmy, mianowicie Tokyo RPG Factory. Tokyo RPG Factory zostało założone w roku 2014. Do tej pory wydali 3 gry. Było to mianowicie, no bo nie mam tej gry, I Am Setsuna. Właśnie, jeżeli ktokolwiek będzie z was miał I Am Setsuna, nie wiem, na sprzedaż, wymianę czy coś takiego, dawajcie od razu znać. Kolejnym tytułem, który wydali, jest omawiany dzisiaj Lost Sphere, a ostatnim, najnowszym jest Oninaki, o którym porozmawiamy sobie w kolejnej recenzji. No ale słuchajcie, wlatujemy teraz do Lost Sphere. Generalnie rzecz biorąc, firma Tokyo RPG Factory, Tokyo RPG Factory jest taką ekipą, która ma za zadanie przywrócić ten pierwotny blask w scenie JRPG i dostarczyć nam tytuły, które będą bardzo mocno uderzały w nostalgię, tak? Czyli gry na zasadzie, wiecie, starych RPGów z NES-a, z pierwszego PlayStation czy z początków PlayStation 2. Omawiany dzisiaj przeze mnie Lost Sphere jest drugim tytułem, tak jak mówiłem, w cyklu wydawniczym wszystkich gier Tokyo RPG Factory, dlatego nie ma tutaj owijać bawełnę, tylko lecimy z recenzją. Lecimy z fabułą. Na samym początku gry poznajemy naszego głównego protagonistę, czyli Kanatę. Ja na niego będę mówił, słuchajcie, Katana, nie potrafię po prostu inaczej. Katana odpowiada w wiosce Elgarte za ubijanie potworów. Jest takim, wiecie, małym wioskowym japońskim wiedźminem, nie? Czyli zawsze jak jest coś do zrobienia, no to on idzie coś tam wychlastać, kogoś uratować i tak dalej, oraz jego przyjaciółkę Luminę, która ma taką samą rolę w wiosce jak i on. Nasza dwójka bohaterów zostaje wysłana na bardzo proste zadanie, tam mają kogoś odbić. W momencie, w którym udają się na nie, no to po chwili dołącza do nich trzecia postać, czyli Loke, który jest jeden z moich faworytów. No i nasi bohaterowie ruszają tutaj, aby wypełnić z pozoru bardzo klasyczne zadanie. Jednak w momencie, w którym już uda im się ubić potwora, którego mają ukatrupić i wracają do wioski, no to orientują się, że niestety, ale cała wioska, no słuchajcie, zniknęła, nie? Tak. Świat w grze, generalnie rzecz biorąc, nęka przypadłość, znana jako Lost, czyli jest to taka biała sfera, która pochłania całe wioski, ludzi oraz tak naprawdę całe ogromne płacie terenu. W bardzo niedługim czasie dowiadujemy się, że nasz główny bohater, czyli Katana, posiada specjalną zdolność, mianowicie za pomocą swoich wspomnień jest w stanie odtworzyć dane przedmioty, dane postaci oraz dane sytuacje, czyli w momencie, w którym powiedzmy jakaś postać zniknie i zbierzemy odpowiednie dla niej wspomnienia, no to wtedy możemy tą postać przywrócić z powrotem do życia. Ogólnie rzecz biorąc, fabuła gry, powiem wam tak, no rozkręca się to na maksa powoli i jest tylko i wyłącznie poprawna. Ja wam tutaj absolutnie nie powiem żadnych spoilerów, żadnych zawirowań fabularnych, no bo tak jak wiadomo, no w RPG-ach to jest jedna z bezapelacyjnie najważniejszych rzeczy. Więc o fabule powiem wam tylko tak, generalnie rzecz biorąc, historia jest ok, nie jest jakaś niesamowita, słuchajcie, nie będzie siedzieli na końcu fotela jak podczas sesji w Xenoblades albo jak na przykład podczas grania w Dragon Quest, ale jest dobrze, historia w miarę wciąga i jest na takim, wiecie, wyżej troszeczkę niż Medicore poziomie, nie? Fabule dałbym takie mocne 7 na 10. Jeżeli chodzi o bohaterów w grze, to tutaj jest akurat dużo lepiej. Katana, Lumina
i Lokę, czyli taka nasza grupka bohaterów, których poznajemy na samym początku, są bardzo sympatyczni, szczególnie Lokę, który jest osobą głodny, jest bardzo zabawny, mówi, że nie jest w stanie przejść 5 metrów, jeżeli zaraz czegoś nie zje. Bardzo mocno ta postać kojarzyła mi się z moją własną osobą. Bohaterowie są spoko, szczególnie pierwsza trójka, no czwórka, ponieważ po jakiejś niecałej godzince gry dołącza do nas także czarownik Van, który jest zajebistą postacią. Te nasze takie główne, korowe postacie są naprawdę fajne, ale niestety kolejne osoby, które dołączą do naszej drużyny, już takie fajne nie są i przyznam szczerze, że poza Obaro, no to ja miałem troszeczkę, wiecie, w dupie, nie? Co tam się z nimi stanie i tak dalej. Ogólnie powiem Wam tak, jeżeli chodzi o całą fabułę, cały ten rys fabularny oraz same postaci, jest dobrze, nie jest jakoś super dobrze, jak na przykład, wiecie, w Ni no Kuni, ale jest okej. Okay. Fabuła gry ogólnie rzecz biorąc na plus, ma parę bardzo mocnych, takich chwytających za gardło momentów, no ale też nie ma czegoś takiego, że wiecie, zasypiacie wieczorem i myślicie sobie o tym, co się wydarzy w Lost Sphere, nie? Pamiętam, że jak ogrywałem Dragon Questa, no to tak właśnie miałem, że wchodziłem w Kimę i myślałem, ja pierdzielę, ciekawe, co tam dalej spotka naszych bohaterów, nie? Tutaj tego nie ma, ale jeżeli chodzi o fabułę, jest naprawdę w porządku. No dobra, skoro fabułę mamy za sobą, to czas na gameplay i powiem Wam tak. Gameplay, jak w każdym RPG-u, dzieli się na kilka segmentów. Mamy tutaj eksplorację mapy, na tym się na chwilkę zatrzymamy. Moi drodzy, mapa w grze na początku mi się nie podobała, aczkolwiek później zacząłem doceniać jej taki oldschoolowy urok. Naprawdę ona wygląda jak mapy gier z lat 90. Oczywiście wszystko jest odpowiednio odświeżone i dopasowane do dzisiejszych standardów, ale sam układ mapy, to jak wygląda, jest naprawdę spoko. Mapa też szczególnie nie jest zbyt duża w grze. Przyznam Wam szczerze, że w pewnym momencie gry, w której dostajemy już samolocik, który będziemy sobie mogli latać, to jest też taki standard dla RPGów. Nie musiałem nawet za bardzo na nią spoglądać, po prostu jeżeli miałem jakąś informację, do jakiego miejsca mam polecieć, pójść czy popłynąć, bo taką możliwość też będziemy mieli, no to nie było problemu, po prostu dobrze od razu wiedziałem, czy mam się kierować na wschód, zachód i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, na mapie nie ma żadnych przeciwników, tak? Więc możemy sobie na spokojnie po niej latać, bez żadnych niespodziewanych turowych walk, które będą generowane proceduralnie, tylko zawsze po mapie możemy sobie śmigać bez najmniejszych przeszkód. Na mapie też mamy możliwość znajdowania przeróżnych znajdziek. Tu jakiś potion, jakaś marchewka lub coś w tym stylu. No, to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o mapę. Mapa jest ogólnie spoko, aczkolwiek dajcie jej chwilę, nie? Bo dla mnie takie pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o podróżowanie po mapie, było takie zrobili to na odwal się, ale później naprawdę ją doceniłem. Tym bardziej też podoba mi się fakt, że ona nie jest zbyt duża i cały ten świat, po którym się poruszamy, bardzo szybko możemy jakoś sobie sami rozkminić, potem dochodzą tylko kolejne lokacje i naprawdę czujemy się w krainie Lost Sphere dosłownie jak w domu. Okej, okay, kolejnym elementem gameplayu jest oczywiście eksploracja wszystkich miast, wiosek i tym podobnych. No i powiem Wam tak, że tu jest naprawdę zajebiście, jeżeli chodzi o ilość aktywności, którą możemy robić w miastach, to co prawda nie jest ona zbyt duża, no bo tak na dobrą sprawę mamy inn, czyli w sensie tawernę, możemy sobie dopasować czary u magika, możemy kupić połuszony i inne rzeczy u kupca, wiadomo, zbroje, tarcze, miecze, łańcuchy, ciupagi i co tylko innego u mieczarza, słuchajcie, to będzie mieczarz, nie? Tak, to jest to. Generalnie rzecz biorąc, design lokacji, w sensie tych wszystkich miasteczek oraz dużych metropolii, które będziemy zwiedzać, jest naprawdę zajebisty, nie? Tutaj od razu widać całą masę odniesień do na przykład takiego Final Fantasy VII, ponieważ Imperial Capital w Lost Sphere dla mnie mega mi się kojarzył z pierwszą lokacją w Finalu VII, czyli z Midgarem. Plansze mają naprawdę masę szczegółów, są bardzo fajnie zaawansowane architektonicznie i wyglądają naprawdę dobrze, a także odmiennie od siebie. Będziemy mieli, słuchajcie, tutaj małe wioski z bardzo ładnymi widoczkami, wielkie industrialne miasta, zamki, jakieś, wiecie, miasteczka i tak dalej. Każda z nich jest dość charakterystyczna, ma taki swój punkt widokowy, do czego zaraz przejdę. No i generalnie wszystkie miejscówki w grze, te, w których będziemy mogli sobie porozmawiać z NPC-ami, uzupełnić sprzęt i tak dalej, wykonane są naprawdę fantastycznie. Jeżeli chodzi o miejscówki, tak troszeczkę zboczę z tematu, ale pociągnę też właśnie temat tych miejscówek, słuchajcie, to ogólnie one stoją w grze na naprawdę mega wysokim poziomie. Mamy pustynie, lasy, jakieś, wiecie, cmentarzysko statków, wszystko wygląda naprawdę super, każda z lokacji ma swój odmienny charakter i jest kilka lokacji, które na dobrą sprawę naprawdę bardzo zapadły mi w pamięć, no ale nie będę Wam spoilował, no bo tak jak mówiłem, no spoilować RPGa to takie dosyć słabe. Okej, okay, słuchajcie, kolejnym elementem gry jest, wiadomo, walka.
No i z walką generalnie miałem tak, że jak zacząłem walczyć na samym początku tytułu, czekaj, ciekawy łyk, będzie cyk. No to wydawało mi się, że tego wszystkiego jest trochę za wiele, już wam mówię, o co chodzi. Walka generalnie rzecz biorąc ma system turowy, jak w klasycznych RPGach. Wikingów chciałem powiedzieć, nie wiem dlaczego wikingów. Nieważne, przeciwników na planszy widzimy, czyli nie ma tutaj losowych starć i w momencie, w którym podejdziemy do przeciwnika i rozpoczyna się walka, no to mamy tutaj, słuchajcie, taki system walki turowy, w którym jednak możemy zmieniać położenie naszych bohaterów, a także wzmacniać ataki, które robimy za pomocą wciskania klawisza. To jest kwadrat na PlayStation, to jest chyba Y na Switchu. Do dzisiaj mi jest ciężko nauczyć tego oznaczeń tych klawiszowych ze Switcha. Generalnie rzecz biorąc, w momencie, w którym rozpoczynamy walkę, no to wybieramy postać, dajemy jej komendy, na przykład atak i możemy po polu walki się poruszać, czyli zaatakować na przykład chłopka z prawej, z lewej, z tyłu, z boku, jak tylko chcemy. Nasze wszystkie postacie mają punkty. Są takie trzy kółeczka przy główce postaci. I w momencie, w którym te wszystkie trzy punkty, albo nawet jeden z nich się świeci, no to możemy wtedy wzmocnić dany atak, naciskając właśnie kwadrat lub też Y. Jeżeli naciśniemy w dobrym momencie, no to zadajemy wtedy super, mega, hiper damage i jest zajebiście. Powiem wam tak, na samym początku walka wydawała mi się bardzo chaotyczna, no bo musimy tak biegać, zmieniać pozycję, wybierać ataki dla naszych bohaterów, to wszystko idzie w miarę szybko, plus wzmacniać jeszcze ciosy. Dla mnie to się na początku wydawało być mega chaotyczne i takie, wiecie, nietrafione, nie? Że to niby taki trochę action RPG, niby taki turowy i tak dalej, ale powiem wam, że później, jak już do tego wszystkiego przywykniecie, to walka jest jedną z lepszych walk w RPG-ach, z jakimi miałem w ostatnim czasie styczność, nie? A tak jak wiemy, no to walka w RPG-ach jest ekstremalnie bardzo mocno rzeczą istotną i ważną, tak więc walka jest jak najbardziej na plus. Nasi bohaterowie jeszcze oczywiście poza standardowym naparzaniem się mogą też użyć wulkosutów, czyli wulkosutsów, czyli to są takie mechy, jakby takie zbroje mechowe, nie? Które mieliśmy na przykład w Finalu 6. To jest właśnie mocne nawiązanie do tego tytułu. No i powiem wam tak, w momencie, w którym zobaczyłem, że mamy tyle możliwości podczas walki, do tego jeszcze są te wulkosutsy i tak dalej, no to byłem troszeczkę przytłoczony, ale na szczęście wulkosutsów używa się bardzo w naturalny sposób. Ja nie będę wam ukrywał, podczas całego tytułu, którego przejście zajęło mi około 50 godzin, tych wulkosutsów użyłem może z 12 razy, 15, podczas naprawdę jakichś takich mega hardkorowych start z bossami. No ale wiadomo, że w momencie, w którym nasze postacie obsługują te małe mechy, oto mogą też wykonywać ultra, super, hiper ataki. No i generalnie jest fajnie, nie? Za każdy atak oraz poruszanie się w wulkosutsach zużywa nam VP points, czyli te punkty właśnie paliwa dla owych suitsów. Powiem wam tak, generalnie rzecz biorąc, gameplay i walka w grze stoją moim zdaniem na naprawdę najwyższym poziomie. Jest to świetne nawiązanie do klasyki, nie ma zbyt dużo elementów, co prawda mogą na początku troszeczkę przytłoczyć, no ale po dwóch, trzech, czterech godzinach będziemy już totalnymi wypasami i nauczymy się systemu walki na tyle dobrze, że każde starcie z bossem będzie sprawiało nam całą masę radości. Aha, a co do bossów, no to powiem wam tak, są naprawdę super, bardzo fajni, niektórzy są ogromni, fajnie animowani i są dość mocno zapamiętywalni, co dla mnie jest na wielki plus. Troszeczkę gorzej jest z przeciwnikami, no bo poza paroma fajnymi modelami, bo to często walczymy z jakimiś takimi glutami, innymi slime'ami, ale wiadomo, że gluty są fajne tylko w Dragon Quest, tak? Okej. Okay. Kolejnym elementem, o którym wam opowiem, jest grafika. No i powiem wam tak, na samym początku gra zbyt mocno pod tym względem mnie nie ujęła. Wydawało mi się, że to jest wszystko takie zbyt proste, wręcz aż prostackie, ale powiem wam, że im dalej w las, tym jest lepiej. W pewnym momencie zaczynałem coraz bardziej doceniać całą paletę barw i kolorów, która występuje w grze. Tak jak mówiłem, pieczołowitość wykonania lokacji. Bardzo fajna gra światem, słuchajcie, gra wygląda naprawdę okej, okay, nie? Tak samo, tak jak mówiłem, no lokacje są też super zaprojektowane, nawet dungeony wyglądają moim zdaniem na tyle fajnie, tajemniczo i dobrze, że miałem ochotę je zwiedzać coraz głębiej i głębiej. Grafika w paru momentach naprawdę potrafi lśnić, tak jak mówiłem, niektóre lokacje zawierają takie, wiecie, punkty widokowe lub też takie specjalne przejścia, w których kamera z rzutu izometrycznego zmienia się na przykład na rzut zza pleców i tutaj kompletnie nie rozumiem twórców, dlaczego nie pociągnęli bardziej tego motywu, ponieważ w momencie, w którym kamera z rzutu izometrycznego zmienia się na taki troszeczkę bardziej, wiecie, obraz zaplerów naszych bohaterów, no to wygląda to zajebiście, nie? Wygląda to tak, jak my wspominamy na przykład niektóre RPG z ery PlayStation 2, tylko upiększone za pomocą naszej pamięci i wspomnień. Graficznie naprawdę jest bardzo fajnie, modele postaci są szczegółowe, są fajnie animowane, wszystkie te rozbłyski podczas walk też robią naprawdę robotę. Design przeciwników, tak jak mówiłem, no jest średni, ale design bossów jest na przykład
Bardzo, ale to bardzo dobry. Graficznie oceniam ten tytuł naprawdę wysoko, aczkolwiek trzeba troszeczkę się do niego przekonać, tak? Dajcie powiedzmy sobie tam te 3-4 godziny i zaczniecie doceniać na przykład wykonanie drzew w lesie, różnorodność tych lokacji, to, że w niektórych lokacjach autentycznie klimat ich dosłownie się wylewa z ekranu, jak na przykład we wspomnianym przeze mnie cmentarzysku statków, tak? Grafika jest naprawdę dobra, design też jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o muzykę, no to dla mnie tutaj tytuł absolutnie lśni, motyw przewodni z gry, bardzo mi się podoba. Jest to soundtrack typowo, który jest nawiązaniem do starych gier JRPG, jak na przykład Chrono Trigger, Chrono Cross i tego typu tematów. Final Fantasy VI też mi się ta ścieżka kojarzyła. Generalnie rzecz biorąc jest głównie pianinowa z elementami orkiestralnymi. No i naprawdę jest super, potrafi być smutno, potrafi być wesoło. A główna ścieżka, w sensie główna melodyjka z Imperial Capital, z takiego największego miasta, po którym będziemy chodzić, chodzi mi po głowie do dzisiaj. Tak więc jeżeli chodzi o muzykę, no to jest naprawdę, ale naprawdę dobrze. Okej, moi drodzy, reasumując, powiem wam tak. Przejście całego Lost Sphere zajęło mi około 50 godzin i co się zdarza rzadko, to po przejściu gry miałem ochotę jeszcze troszeczkę ponaparzać, sobie popakować postaci, poprzechodzić boss rusha, bo potem będziemy mieli też taką możliwość. I podczas tych 50 godzin bawiłem się naprawdę wyśmienicie. Tytuł generalnie rzecz biorąc nie jest RPG-iem na miarę na przykład, nie wiem, Final Fantasy 9, czy wspomnianego przeze mnie Chrono Trigger, albo Chrono Cross, czy nawet, nie wiem, Dragon Quest, czy Xenogears, które za każdym razem, Xenoblades, które za każdym razem wymieniam podczas recenzowania jakichś RPG-ów, ale dla fanów oldschoolowego grania jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Ja osobiście wystawiam Lost Sphere 8,5/10, jeżeli macie PlayStation 4 lub też Nintendo Switch, no to Lost Sphere polecam wam bardzo, ale to bardzo. Naprawdę ciekawa historia, oczywiście nie jest jakaś taka mega porywająca. W ogóle powiem wam tak, że ten tytuł jest w ogóle fajnie zrobiony, nie? Bo to nie jest taki, wiecie, to się wydaje jakby to był taki kameralny RPG dla fanów, nie? Od fanów dla fanów. Nie ma tu jakichś, nie wiem, pościgów, nie wiadomo czego, jakieś kurde latania, cholera wie, jest po prostu klasycznie, mega klasycznie i bardzo ciekawie, tak? Ja osobiście Lost Sphere bardzo wam gorąco polecam. Jeżeli szukacie dobrego RPGa, no to znaleźliście, tak? A jeżeli jesteście fanami RPGów z lat 90. i wczesnych 2000, no to będzie czujecie od razu jak w domu. I na sam koniec mam do was taką jedną prośbę oraz taki jakby krótki, no, czy to apel, taką bardziej moją rozkminę. Słuchajcie, nie grajcie w demo Lost Sphere, ponieważ ja w momencie, w którym zamówiłem sobie ten tytuł w oczywiście sklepie Electronic Dreams, który ten tytuł możecie tam nabyć, no to ściągnąłem sobie demówkę i na początku samego dema byłem mega, że tak powiem, zaskoczony, zawiedziony, ponieważ gra mnie zaatakowała ogromem mechanik, demówka się rozpoczyna w ogóle w przebrzydłej na maksa lokacji, tona mechanik, bohaterowie, których nie zdążyłem poznać i tak dalej, sprawił, że po prostu mówię nie, no nie podchodzi mi ten tytuł, nie? Ale w momencie, w którym wkręciłem się w historię, zacząłem ją poznawać od samego początku, no to naprawdę, naprawdę super. Aha, jeszcze nie wspomniałem wam o jednej małej mechanice, słuchajcie, a to nie jest takie w sumie istotne. W momencie, w którym biegamy po mapie, to możemy sobie przywracać niektóre jej elementy i stawiać w nich takie a la totemy, które będą mogły, miały wpływ później na zdarzenia w walce, na różne buffy i debuffy dla naszych postaci. To taka pierdoła, ale całkiem fajna. Sami sobie ją odkryjecie, jak będziecie grać, a grać jest w co? Ponieważ tak jak mówiłem, Lost Sphere, naprawdę dobry tytuł i wszyscy fani RPG nie powinni przejść obok niego obojętnie. Jeszcze wam powiem na koniec taką małą dygresyjkę a propos firmy, która zrobiła tytuł, czyli Tokyo RPG Factory. Mianowicie, nie grałem w AM Setsuna, ale podobno jest super. Grałem to w Oninaki i w Lost Sphere, oba te tytuły mi się podobają. Ale z tego co widzę, to gry od nich nie mają zbyt dobrego, słuchajcie, odbioru. Jak uważacie? Z tego co czytałem, no to firma przyniosła Square'owi ogromne, wielomilionowe straty w ciągu ostatnich 2 lat, więc bardzo możliwe, że Oninaki, czyli kolejny tytuł po Lost Sphere, będzie ich tak naprawdę ostatnią produkcją. Powiedzcie, jak sądzicie w komentarzach, JRPG umierają w mainstreamie, czy to w ogóle jest sens, słuchajcie, ładować hajs, będąc na przykład dużym deweloperem jak Square, w takie małe studia jak Tokyo RPG Factory, które tak naprawdę działają tylko i wyłącznie na podstawie naszej nostalgii? Moim zdaniem tak, a jakie jest wasze zdanie na ten temat? Boję się, słuchajcie, tego, że tak naprawdę klasyczne JRPG odejdą kompletnie do lamusa, no i to będzie tyle, nie?
niestety. No dobra, tym troszeczkę smutnym akcentem zakończyliśmy ten odcinek. My widzimy się już niedługo w kolejnym. Pamiętajcie o zostawianiu subskrypcji, łapki w górę i widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. To Diabła z grami. Oh yeah!